co łączy te dwa pupile i dlaczego nikt, kto ma jakieś pojęcie o tej grze, ich nie używa? Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Zostały nam dwa pupile do omówienia, zrobiliśmy poradnik praktycznie o każdym. Pozostał nam jedynie burzowy oraz lodowy jaszczur. Z takiej racji, że te dwa pupile są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne, postanowiłem wrzucić te dwa pupile do jednego odcinka. A co łączy te dwa pupile? Są totalnie bezużyteczne. To zupełnie jak ty. Żartuję spokojnie. Na pytanie, co łączy te dwa pupile, odpowiem już teraz. Otóż są zupełnie bezużyteczne na tle innych pupili. A teraz przejdźmy do tego momentu, dlaczego tak jest. Najpierw sprawdźmy sobie lodowego jaszczura. Mamy jaszczura lodowego w swoim legionie. Zobaczmy, czy opóźnia rzucanie skilli naszych bohaterów. Jak możecie zauważyć, jaszczur jest tutaj pierwszy. Zerknijmy sobie jeszcze w raport, czy to może jakiś błąd wizualny, czy faktycznie te umiejętności były rzucane po jaszczurze i przez co były opóźniane. Dla upewnienia się mamy tutaj lodowego jaszczura z talentem. No i zobaczcie, w 10 sekundzie nasz Waldyr zacząłby rzucać swoją umiejętność, ale przez lodowego jaszczura nie może, po prostu nie może. Jaszczur go blokuje i dopiero po zakończeniu używania swojego talentu pupil pozwala rzucać umiejętność bohaterom, przez co jesteśmy opóźnieni o praktycznie 2-3 sekundy. Spójrzmy jeszcze, jak sytuacja wygląda, gdy weźmiemy innego pupila. Zróbmy to samo doświadczenie z tymi samymi bohaterami, ten sam artefakt. Zmienimy jedynie pupila na takiego z innym talentem i bez gromadzenia dodatkowego szału. Myślę, że to jest bez różnicy, ten wystarczy. Wyjdźmy i porównamy sobie oba raporty. Powalczmy jeszcze trochę, żeby ten raport trwał powyżej 30 sekund, żebyśmy mieli co porównać. Dobra, myślę, że tyle nam w zupełności wystarczy. Taki raport będzie dobrym tutaj porównaniem. Pierwsze rzucenie skilla w 8 sekundzie. Drugie w 15. Trzecie w 23 i czwarte w 30, podczas gdy lodowy jaszczur opóźnia nas, przez co raz, dwa, trzy razy rzucamy naszego skilla w czasie 30 sekund, podczas gdy z innym pupilem rzucamy tego skilla 4 razy. Także to jest powód, przez który lodowy jaszczur jest nieużywany. Czy go kiedyś zmienią, tego nie wiem, wątpię w to bardzo. Jeśli mieliby go zmienić, to już dawno by go zmienili. Więc nie traćcie swojego czasu na próby robienia lodowego jaszczura. Natomiast jeśli chodzi o burzowego jaszczura, jak możecie zauważyć, jedynie on nie ma trzeciej umiejętności podstawowej. Każdy inny pupil jakąś umiejętność trzecią posiada. To, że ma dwie umiejętności podstawowe, byłoby do przeżycia, gdyby jego talent był w miarę sensowny. Niestety jego talent jest wręcz bezużyteczny. Sprawdźmy sobie na tym pupilu, jak działa jego talent. Mamy trzygwiazdkową burzę. Sprawdźmy, jakie obrażenia trzygwiazdkowa burza na maksymalnej inteligencji mogłaby zadać. Otóż mamy tutaj łącznie, można powiedzieć, 440 współczynnika obrażeń w jeden cel. Na pierwszy rzut oka jest to całkiem spoko współczynnik. Niestety nic bardziej mylnego. Spójrzmy sobie na obrażenia szafirowego smoczydła. Szafirowe smoczydło, już sam talent potrafi zadać obrażenia zdecydowanie, może nie zdecydowanie większe, ale trochę większe. Tutaj mamy obrażenia o wysokości 460 współczynnika obrażeń, ale to nie jest koniec, gdyż szafirowe smoczydło ma bardzo ciekawy tutaj talent. Za każde 155 punktów ducha
rozkwit bólu, czyli nasz talent, trafia dodatkowy legion, dzięki czemu będziemy w stanie zadać obrażenia rzędu ponad 1300 współczynnika obrażeń z talentu, natomiast obrażenia burzy są w porównaniu do szafirowego smoczydła bardzo małe, gdyż tutaj mamy jedynie 440 współczynnika obrażeń. Owszem, mogą pojawić się głosy, że ciężko o 310 punktów ducha. Jasne, zgodzę się z tym, nie zawsze nam się uda trafić takiego pupila, żeby nasz talent trafiał w 3 legiony, ale nawet trafiając w 2 legiony, te obrażenia są zdecydowanie większe, a nawet bez tej umiejętności zaawansowany rozkwit bólu, sam talent tego pupila jest mocniejszy od burzy. Dlatego tego pupila nikt nie robi i wam też go nie polecam robić, nie polecam go nawet łapać. Nawet gdyby ten pupil miał umiejętność, która sprawiałaby, że jego talent uderza w 3 cele, to i tak szafirowe smoczydło byłoby zdecydowanie lepsze. Pomimo tego, że główną cechą jaszczurów jest ich uniwersalność, tak, no niestety ta dwójka, burzowy oraz lodowy jaszczur, zupełnie się nie nadają do budowania, więc dlatego tej dwójki nie polecam robić nikomu. Wiem, że ten film może się troszkę różni od reszty poradników do pupili. Na początku miałem o nich nie nagrywać, ale z racji takiej, że nie każdy ma jakieś pojęcie o tej grze i ktoś nowy może szukać poradnika na przykład do lodowego albo burzowego jaszczura, uznałem, że taki film jak najbardziej się przyda, więc może troszkę inny, ale mam nadzieję, że okazał się pomocny. Jeśli tak, to zostaw lajka, zostaw suba, ja będę się tu z wami żegnał, trzymajcie się, elo!